Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolek 95, a dzisiaj zapraszam was na wspaniały film, w którym spróbujemy się nie zaśmiać. Jest to ryzykowny content nie tylko na tym kanale, ale ogólnie na YouTubie, z racji tego, że może nas spotkać... No właśnie, będziemy uważać. No i wracamy do serii, która ostatnio została mocno demonetyzowana i banowana na YouTubie. Nie poddajemy się. I zaryzykujmy! Co 2000 łapek dokładacie mi jedno serduszko w kolejnym spróbuj się nie zaśmiać. Mamy obecnie 5 serduszek, które pojawiają się tutaj. No i wiadomo, jak ja się zaśmieję, no to jedno serduszko bęk ucieka aż tak do końca, wtedy odcinek się kończy. Ale co 2000 łapeczek dokładacie mi jedno serduszko w kolejnym odcinku. Dobra, idź do góry już. No i co? Wpadajcie na social media i lecimy rura. Let's go! Zaczynamy od babeczki, która... No powiedz mi, kto w takich szpilach przychodzi na zakupy? Kolejne szpilki. Ja rozumiem na kręgle, ale... Ta się tu wy... A czekaj, to możemy dać chyba głośniej. Będzie nawet lepiej. Będzie słychać, jak się wywracają. By YouTube zaraz nie podpiął tego pod sytuacje niebezpieczne, bo coś tam... Co ten YouTube? Mój ostatni ban to był jakiś żart. No ale dobra, no tu co, będą świeca. Świeca Rafoniksa pod ścianą, proszę bardzo, drzwi otwierają się... To... Nie przewidziała tego. Po prostu tego nie przewidziała. A co piłaś? Jeżeli to był spirytus, no to twoje oczy faktycznie mogą być poparzone, ale w przeciwnym wypadku to jest takie u dentysty, że powietrze... Ja myślałem, że to będzie tryskać powietrzem. Okej, okay, stretch. Frytki, to się nie skończy dobrze. No ale... Ale mózg! Ale łeb! To jest pewne, że stretch... Miał chyba pierwszy raz do czynienia ze streczem. Myślałem, że to jest taki papier toaletowy. Ciekawe swoją drogą, jak przy sraniu obrywa cztery listki specjalnie dla siebie. Czy też w ten sposób, czy po prostu delikatnie odrywa. Ze streczem trzeba jak z kobietą. Delikatnie. Ciekawa anegdota o kobietach, a wcześniej 6 sekund temu o sraniu. Skandal. Dla mnie to jest skandal. To na talerzy. Co to za impreza? Nieważne, już jest bezalkoholowa. Nie napijesz się kompletnie niczego. Cyk. Mordo. Mężczyzna na wózku mógł brać prędzej udział w parolimpiadzie niż ty w olimpiadzie. Nie umiesz, nie umiesz. Ale dobra. To jest talent, to jest wrodzony talent. Dobra, co to jest? To, nie chcesz ciasta? Gryza jakiegoś? Spróbuj, skosztuj. Ale śmieszne, widzisz jak karma szybko wraca? Nowiuśki kapelusz. Nowiuśki kapelusz, ty. Masz za karę. To jest kara, powinna być kara. Kostka lo... To kieliszek pękł, mordo. Coś ty próbował zrobić. Typ kompletnie tego nie umiał. Gościu się obraca maksymalnie na siódemce. Tam się nie mogło wydarzyć nic dobrego. Dobra, mamy kobietę. To nie jest nunchaku, ale to jest hula hop. Normalnie na jednej ręce kręci coś tam. To też takie zawody olimpijskie. No wskakuj do tego! Pierwszy raz widzę, że na brzegu jest tak głęboko. Jak może być tak głęboko od razu na brzegu? Będzie bzyt, nie? To będzie jakiś prank. Bro. I'm really sorry for... Stary, zdarza się. Czy to jest Wenecja, czy Kalisz? To jest chyba Kalisz. Dobra, to był Kalisz, już wiemy. Ta... Co? Co tam? Co tam masz? Wsadź to do... Zostawiła nóż w piekarniku! Nie wiesz, że takich metalowych rzeczy nie wsadza się ani do pieka... Spróbuj, spróbuj, może będzie smaczne. Nie wiem, do mikrofalówki też nie. Ale fałsz, ty. No, dziwisz się, że to strzeliło? Ja się kompletnie nie dziwię. Kompletnie się... Oho, baby, ja... To i teraz wyobraźcie sobie mężczyznę, który jej nie utrzymał na pierwszym dniu, kiedy ona, ojciec jej oddał go, jej, ją, go, mu. Co? Dotrzymaj ją! Nie, to jest tragi... Dobra, może i dobrze, że urwali ten film w tym momencie, to jest wystarczające. Nie, to się nie zaśmiałem z filmu, wiesz o co chodzi. Na razie mamy jedną stratę tylko, także nie jest źle. No i o co chodzi? To upadło i co? Ty. A, jakiś dzieciak... Świetnie, skakał dupą na to. Dobra. $5? Jak walnie, odbije ci od głowy i wpadnie do wiadra. Chcę to zrobić. Jak? No. Just gentle. Co? Just gentle? Jeb, staj siły. I think that counts, because it hit it. Dwa, miał dostać $5? To masz 2,50 za to. Masz za to 2,50. 2,50. Za to masz 0, już masz odjęte. Jesteś na 0. Ready? No.
Dobra, parsknąłem, ale... W sensie... Dobre, znaczy ja się nie spodziewałem. Stawiam, że 90% ludzi by się nie spodziewało. Miało być gentle, miało być delikatnie. A tam ujeb jajem. Jeszcze jakby było, nie wiem, al dente to jajko. Takie już pół ugotowane, że to żółtko by się tak nie rozbryzło na cały pokój. Bo teraz więcej sprzątania niż warty ten prank. Dobra, dawaj chickena. Okej, okay, wszystko okej. Okay. Mamy chickena, rym, cym. Możesz go podnieść. Trzymaj kurę! On się bo... Gentle, chill, powolutku. Gentle. Chyba, że on się nazywał gentle, no nie wiem. Dobra, tu mamy co? To się rozbujało już do pewnej prędkości. O, szrazabungia, goń to. No, tak samo jest z felgami, tymi kręcącymi się, że w pewnym momencie już wyglądają jakby stały w miejscu, wiesz o co chodzi. Dobra, rozbiłem swój obraz, nieważne. Gościu, spływ na kajakach do Dunajcu, prawda, challenge. Mordo, za tobą jest aligator. Ja bym stamtąd wychodził czym prędzej. Tu mamy ziomeczka, który chyba będzie nurkował. Mordo, to strzeli. Ten lód. Wiedział to każdy, nawet czterolatek w piątej grupie przedszkolnej muchomorki. Żeby nie robić takich głupich rzeczy. No ale dobra. Tutaj mamy Jarek Pasza przed walką z Marcinem D. Ze swoimi... z Famasem i... W sumie bardziej zaśmiałem się z tego, co powiedziałem, niż wiecie o co chodzi. W sensie Jarek ma dwa owczarki niemieckie i jeździ na rowerach, ale to nie są owczarki, więc wszystko wiem. Jeden husky, jeden jakiś berneński, to nie był berneński. Nieważne, dobra. Mamy gościa na budowie, który nie chciałbym, żebyś budował mi chatę. I budowany to było z cegły? No co się łapiesz za łeb? Prostuj te ściany! Dokładaj cegieł, idioto. Wiem, że to nie wyschło. Nic takiego się nie stało, o Boże. Dobra, tutaj mamy... Miałaś drabinę, Teresa. Boże, jakby ona była głównym bohaterem gry Sons of the Forest, to by zmarła pierwszego dnia. A, że twój ojciec jest kulą, tak? He, he, he. Dobra. Ej, bo ja 3 straciłem, to jest bardzo niebezpieczny odcinek. Dzień dobry, pani Giraffo. Giraffa, girulet. No na giraffa, ale piękna, zobacz jaka dama, jak kręci szyją ty. Gościu się obraca w kajaku, brakowało mi filmów w kajakach i na deskach. Ten rękę do niego wyciągnął. Albo mnie puścisz, puszczę albo nie puszczę. I tak się już nic nie dało zrobić. Dlaczego tu siedzisz? Zapłaciłem $20, za co? Za mycie w środku sam... Czy ona powiedziała John Doe? Mordo, tu nie masz uszczelki w oknie, o co tu chodzi? Ta się obraca nawet na większym kajaku, tego się nie spodziewałem. Czy to jest Land Rover? Uła, świeże browary. I jeżeli żona podpinała to wszystko, żeby to drzewo świeciło, to gość na pewno ma taką żyłę. O, lubię to robić na siłce. Wiosło. No i ta już nie wiosłuje, ta właśnie skończyła. Dobra, ten dog, co to jest, wyżeł... Nie zaśmiałem się, chrzloknąłem. Dobra, ale mamy imprezę. Gruzińska impreza. Wybuchający sos czosnkowy. Nie ma gruzińskiej imprezy bez wybuchającego czosnkowego sosu. No nie ma. Ale zabawa, teraz wszyscy maczają w twoim talerzu, mordo. Co to za muzyka? Mordo, jakbym poszedł na takie wesele i by tak grali, to bym wyszedł z tego wesela, chyba żeby było moje. To bym to przemyślał. Dobra, dużo nie straciłeś, spokojnie. Ty, mordo, żeby cała reszta nie pospadała. To tylko nuggetsy, zaraz ktoś je zje w domu. Umyjesz je. Umyć nuggetsy w panierce to trochę porąbane, ale... Hello. To się urwało. Welcome to Cooking with Lance. Witaj w gotowaniu z Lance'em. Dzisiaj... Some pulled pork. Some pulled pork. O, i co by... Myj to. Touch the floor, but just for a sec. A, dotknęło tylko na sekundę. Znalezione, nie kradzione. No, twój pies jakby był tam, by to zjadł, to byś był bardziej zły niż ten. Dobra, ta... O, ha, ha, ha. Dobrze, że akurat film urwało, bo nie zdążyłem się zaśmiać. A ta zahaczyła o framugę. Tak się zdarza. Dobra, mamy ziomka, który... Już widzę, że... To było też chrząknięciem. Dobra, dobrze, że w odpowiednim momencie... Czego tam nie ma? Co ty robisz? Czy mogę strzelić balonem? Kolana ci popękają! Redhead girl, what are you doing? What are you doing? Mołdo! Wzięła to między nogi, to też nie strzeli. Szeja arbuzem by pękło. A, to pękło faktycznie. Spróbuj z arbuzem. Bądź jak szeja. Wiesz o co chodzi. Dobra, co my dalej tu mamy? Trochę wujitsu. Nic nie leci. Mordo, musisz do góry to. A, bo ona to jest już dorosła i ona jest uautomatyzowana. Always on their phones. Always on their phones. Zawsze na telefonach. Stary tak niepewnie chował, coś ukrywał.
To pod jakiemu on liczył? Po żydowsku? Co to było? Skok przez płoty. Sarny się blokują na tych płotach, a chłop chciał go przeskoczyć. No normalne, nie? O nie, nowiuśka porcelana. Jeszcze na chodniku, zamiast iść trawą. Przecież to już widzę, że za szybko idą. Czy tylko ja wiem, co się wydarzy w tych filmach? Czy ludzie nie myślą? No dla mnie dramat, no popatrz. Przecież to było oczywiste. Ten idzie pewnym gruntem, tamten nie bardzo. Oho, mokra dupa, proszę bardzo. Mam nadzieję, że telefon miałeś w przedniej kieszeni. Jeśli nie, będą problemy. A, miał przebiec po basenie. Miałem dźwięk tylko w prawej słuchawce. Dobra, przynajmniej nie będzie trzeba obcinać żywopłotu, nie jest najgorzej. Dobra, kop to. Łatafa? Świeżutka kuweta z nieświeżymi rzeczami od kota. Niedobrze. O nie! Albo... Hamuj! Nie kładziks! Boże! Nowiuśkie body z kładziksa. Uderz w automat, spadnie. Złodzieje! Oddawaj kole! Oddawaj kaule! To masz tylko wodę. Nie wiem, co było lepsze. Nieważne. Już jak stary dziadek, bo ten... Dobra, mamy ziomeczka, który... Który go wygięło, ty! Będzie wsad do kosza? No, chyba ten drugi. Jeb! No i obita morda. Czy on ćwiczy w maseczce? To maska tlenowa była, lepsza wydolność? O co tu chodzi? Ale przepiękny... To są szczeniaki, nie sraj, nie pierdź! Na bank nie. Dotykowy Netflix! Dotykowy Netflix nie istnieje! Ktoś siedział z pilotem z tyłu, nie? Nie na bank. Ktoś siedział z pilotem z tyłu i przełączał. Ej, bo ostatnie serduszko! Skup się, typie! Skup się, typie! It's beautiful! It's perfect lasagna! Perfect! Eat from the floor! Essen, Japen, Papulen. Dobra, co my tu mamy? Tatu wejdzie, będzie poślizg. Wylała Energola, już nie będziesz Tigerka piła. Erosin, Rini, Kasiu. Dobra, mamy dla ciebie... Ja bym teraz z tej głupoty, którą zrobiłem na jej miejscu, w ten tort wskoczył na główkę jak śledź. No przecież nie trafić czegoś takie... Hey, you can't park there! Nie możesz tu parkować! Czy ja się zaśmiałem? Co się... Po prostu nie można tu parkować! Rozumiesz? To nie jest tak, że to się zapadło. Oj, ubezpieczyciel tego nie uwzględnia prawdopodobnie. Jest wszystko. Grad, burze, śnieg, ale nie zawalenia tego. O, no i na koniec bizon kradnący ogórkową. Cokolwiek było w środku. Dobra, no przegrałem, no przegrałem. 5 żyć. Łatwo poszło. Przyszło też jeszcze łatwiej, bo sam wybierałem ile serce. Następne wy mi wybierzecie. I moi drodzy, to tyle. Jeżeli chcecie więcej, spróbuj się nie zaśmiać na tym kanale, no to zostawcie łapeczkę w górę. Co 2000 łapeczek zabieracie mi jedno serduszko w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z wami serdecznie, wszystkiego ciebie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na moim kanale. No szczerze, ile razy się zaśmiałeś? Ile razy parknąłeś? Parknąłeś. Dobrze powiedziałem parknąłeś, bo zaparkowałeś. Jeśli chodziło mi o to auto, ktoś sobie, ponieważ...